Po raz kolejny wracamy do niebezpiecznej zony. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Reefers, a to jest Stalker, czyste niebo. Moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy tutaj, można powiedzieć, współpracę z wolnościowcami. Tak sobie, wiecie co, pomyślałem, że jeśli chodzi o mój ekwipunek, moje ruble, to jest bardzo kiepsko. Więc mam taką propozycję, że dzisiaj wybiorę się jeszcze na tamten, do tamtej fabryki, gdzie żeśmy ostatnio mieli bitkę. Pozbieram trochę broni, może przy okazji znajdę parę bandaży. Aczkolwiek sprawa bandaży została rozwiązana, ponieważ dzięki waszym komentarzom ogarnąłem się i zdałem sobie sprawę, że ja kompletnie nie szukam artefaktów i dlatego tak często narzekam na te krwawienie. A wystarczyłoby wyciągnąć te oto urządzenie i już można szukać jakichś pewnych artefaktów. Więc co? Lecimy tutaj pozbierać, poszabrować jak hiena cmentarna to, co tam pozostało. Może znajdziemy jakąś anomalię, może nie, nie wiem. Zobaczymy. W chwili obecnej zależy mi, żeby tutaj trochę więcej tych pieniędzy zyskać, bo też chciałbym co nieco sobie kupić. Może lepszy detektor? Kto wie, może Azot będzie miał ten lepszy detektor? Mam tylko nadzieję, że tutaj nikogo więcej nie ma. Żadnych tutaj delikwentów już nie będzie. Ja sobie zapiszę oczywiście standardowo, aby tutaj nie dać się w jakieś kurde tutaj niepotrzebne. O, proszę. Nie, proszę, proszę, proszę. Jest hiena cmentarna, jak najlepiej. Proszę, same kurde tutaj. Cyk. Bronie. Dobra, weźmiemy, może też również pozbieramy amunicję od tych chłopaków, bo przecież amunicja też się przyda. Ale tutaj już chyba nie przejdę. Dobra, z tego co pamiętam, to chyba jeszcze do góry co nieco było. Dobra, można pozdejmować takie rzeczy. Bo to też się przyda. Też trzeba będzie zobaczyć, czy jakaś... Nie, wydaje mi się, że mój akurat karabin jest w dobrej kondycji i można by go jeszcze tam co nieco ulepszyć. Ciekawy jestem, ile mogę podnieść. To jest ciekawe, mam 58 kilo. No, może być, że już więcej. Jesteś zbyt obciążony, aby nosić. Dobrze. No to co, zrobimy to w ten sposób, że zdejmiemy celownik, rozładujemy wszystko. Dobra, to mogę zdjąć. Rozładuj. I teraz pytanie, czy ja mam jakieś coś, co mogę wzmocnić? Nie, tutaj Herkulesa akurat nie mam. Co by tutaj zrzucić? No to nie chciałbym zrzucać broni. Może powiedzmy to zrzucę. Czekajcie, bo się po... O. Pyk. Wyrzuć. Jest, dobra, mogę iść. Niestety wiąże się to z tym, że moja postać będzie się coraz szybciej męczyć, zaraz będzie dychać. Zobaczymy, może jakoś uda mi się tam dojść, bo o bieganiu nie mogę tutaj nic, nawet nie mogę pomyśleć, ponieważ jak tylko uruchomię sprint, to ten pasek, który się znajduje w lewym, prawym rogu, w prawym dolnym rogu, to spadnie bardzo szybko, bardzo szybko. Mogę wam go zademonstrować, o proszę. Ta-da. To jest stamina, tak w ogóle. Dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście. O, no to cóż, spacerek po Dolinie Mroku, później... O, tam są jakieś... Warto byłoby się tam przejść właśnie z detektorem. Może znajdę jakiś artefakt, to też jest dobre źródło pieniędzy, sami też zresztą mówiliście. My tutaj mamy dogonić kła i odzyskać ulepszenie. Za dużo tych zadań nie mamy, bo też nie chcę brać nie wiadomo jak dużo zadań. Żeby nie było tak jak w gammie, że kurde nabiorę zadań, a potem tego nie będę wykonywać. Gdzie jest ta anomalia? Była i nie ma. Ach, no i postać się zmęczyła. Niestety... No dobra, może użyję tego energetyka, chociaż żeby trochę przyspieszyć. Nie, była ta anomalia, już jej nie ma. No nic, muszę wytężyć bardziej wzrok i rozglądać się bardziej za anomaliami. Właśnie wtedy wyciągać detektor i spróbować pozyskać coś ciekawego.
co będę mógł sprzedać, albo też pomoże mi w walce. Przede wszystkim w zatajeniu ran, bo z tymi bandażami, jak już wcześniej wspomniałem, są kłopoty. Dołącz do frakcji Wolność. Razem uratujemy zonę. Jedyną grupę prawdziwie. Dobra, zobaczymy, ile zdobędę kasy. Trochę by się tutaj przydało. Cześć, stary. Merkantylizm, srerkantylizm. I tutaj chyba jeszcze jakieś spluwki wziąłem. Dobra, tłumiki. Czyli jeden sobie zostawię, celownik. Jeden tłumik, dobra. Amunicja 4371. Nieźle. Dobrze. Czyli mamy tutaj 7001. Oj, masz detektor, który właśnie bym chciał. To zamienimy go sobie, bo będziemy może się właśnie bawić w poszukiwacza. I czy ty masz takie coś jak... Masz bandaże. Dobrze, to ja sobie wezmę jeszcze te bandaże. I mamy 4860. Apteczek mam full. Amunicji też mam w miarę sporo. Dobrze, moi drodzy. Trochę zarobiliśmy. Trzeba tutaj jednak bawić się czasem tą chimię cmentarną. O, rozpogodziło się. Weterani i żółtodziobie, jeśli cenicie sobie wolność i towarzystwo podobnych wam osób, dołączcie do nas. Niby pada, wolność, ale wiecie. Przyjmie każdego, kto stanie w naszych drzwiach. Dobra, trzeba założyć te zabawki. Muszę też sprawdzić, jak wyglądam w kwestii amunicji. Standardowy nabój na to, a tu mamy przeciwpancerny nabój. Dobrze, czyli będę musiał tutaj używać go, powiedzmy, jak będą jacyś w tych nanokombinezonach, tych nanosiutach, tych tam. O, tu mamy jakąś anomalię. Ej, a z ciekawości sprawdźmy. Dobra, nie wygląda na to, żeby coś tutaj było. Nic się nie podświetla. W porządku. Chodźmy na wysypisko. Tam też było sporo anomalii. A teraz musimy poszukać kła, z tego co pamiętam. Dogoń kła. Dobra. Musimy go dogonić. Gdziekolwiek on jest. Czy wy tutaj coś macie ciekawego? Pozwolicie, że sobie zajrzę do waszego ekwipunku. Nie macie nic. Idziemy dalej. No dobra, no to wracamy na wysypisko. Wróg, przyjaciel. Tutaj laurentki też by wypadało używać. Dobra, co my tutaj mamy? Daleko mamy właściwie do pójścia? Nie, to jest tutaj. Dogoń kła, korzystając z jego sygnału PDA. O, tutaj mamy jeszcze mechanika, handlarza. Ważna postać. Zobaczmy, co tam, kto tam jest. Wydaje mi się, że tam są samotnicy. Oj, kurde, no. W ostatniej chwili mrugnęło tam chyba samotnik. Oj, tu ktoś leży. Oj, oj, oj. Co tu się stanęło? O, chleb. Chleb sobie wezmę. Otrzymano informację o schowku. O, schowki też są bardzo ważne, kurde. Ja nie wiem, czemu ja takie rzeczy pomijałem strasznie. Warto takie właśnie miejsca przeglądać, bo tam mogą być właśnie ciekawe artefakty, bronie, amunicja, medykamenty, piciu. Takie tam potrzebne rzeczy. W porządku. Wyrazy szacunku dla uczciwego człowieka. Siemanko, dziki napór. Spadaj, koleś. O, dzięki, okej. Okay. Spada kolej, życie i tak tu jest ciężkie. Pogoda do dupy i żadnych łupów. Najlepsze miejsca obstawiają bandyci i mutanty. Nawet jak się pofarci wykopiesz coś sensownego, to nie zaniesiesz tego na wysypisko. Ktoś to na pewno skonfiskuje. Co gorsza, zginął świeżak ze swoimi chłopakami. Zaginął. Mogę w czymś pomóc? Pomóc, powiadasz. Dlaczego miałbym ci zaufać? Z drugiej strony, nie mam za bardzo wyboru, prawda? Bardzo potrzebuję pewnego obiektu od kopacza znanego jako świeżak. Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, jeśli chodzi o świeżaka, sytuacja wygląda... Ej!
Puść mnie. Dobra, sytuacja wygląda tak. Świeżak to, to jeden z kopaczy, który miał mi przynieść swoje stare PDA, ale zniknął. A on ani nikt z jego grupy się ze mną nie skontaktował. Bardzo potrzebuję tego PDA. Sam bym poszedł, ale albo posłał kumpla Striginowa, ale na razie musimy obaj tutaj być. Przyniesiesz mi to PDA? Mogę. Gdzie szukać tego świeżaka? Nie wiem, dużo łazi. Obóz na południe stąd za zbiornikami i stosem śmieci. Jeśli go zastaniesz, powiedz mu, że przysłał cię dziki napr. Jak go nie będzie, poszukaj jego skrzynki z narzędziami PDA. Powinno być ukryte pod fałszywym dnem. Kumasz? Byłem w tym obozie. Nikt nie przeżył. Same porozrywane na sztuki trupy. Cholera. Oni też? Na wyspisku grasuje nocami jakaś bestia. Zabija każdego, kto nie jest uzbrojony po zęby. Czyli nas, kopaczy. Nikt nie zdołał przeżyć spotkania z nią. My, kopacze, mamy przesrane. W obecnej sytuacji użalanie się nad sobą nie jest najlepszym rozwiązaniem. Masz rację. Pamiętasz, gdzie szukać PDA? Owszem. Do zobaczenia. No to wiecie co, no to pójdziemy zrobić to zadanie. Ale tu jeszcze właśnie miałem jedną rzecz. Słucham. Ty jesteś handlarzem? Nie, nie jesteś handlarzem. Chyba tutaj wyżej mamy ludzi. Nope. Słucham. A ty? Nope. No jest handlarz, ale śpi. No dalej mów. Nie, to jest technik. Ej. Wstawaj, Garin. No cóż, no. Garin sobie słodko śpi. Ale wiecie co? Skoro te zadanie mamy chyba tutaj gdzieś niedaleko, coś mi się wydaje. O właśnie, tutaj w tym miejscu. To może najpierw zobaczmy to, sprawdźmy tą lokalizację. Sprawdźmy tą lokalizację kła. I potem się wybierzmy tam. Co to za problem? Takie dziwne. Okej. Nieźle tu jest. Wszyscy stalkerzy zlatują się jak pszczoły do miodu. Ciekawe, czego szukają. Szkoda, że ten gnojek zwiał. Walić go. Zostawił swoje graty i to się liczy. Ta, zabierzmy najlepsze rzeczy i spadajmy. Jeszcze wpadłem w pułapkę jakąś. Przez tych bandziorów, przez tych oprychów. Utracona kasa. Żyjesz jeszcze, najemniku? Dobrze. PDA Kła leży gdzieś obok ciebie. Znajdź go. Słuchaj, Kieł, sytuacja uległa zmianie. Ktoś wie, że dotarliśmy do centrum zony i nas szuka. Musimy się ruszać i to szybko. Szczegółowy plan działań masz w schowku. Zmieniłem kod. Najemniku, mówi lepiej dziewczyn. Informacje z PDA Kła potwierdzają moje podejrzenia. Niezidentyfikowana grupa stalkerów dotarła do centrum zony. Nie wiem jak, ale udało im się nawet przeżyć dużą emisję. Byłoby lepiej, gdyby zginęli, bo w zonie nie zapanuje spokój, dopóki droga do centrum znowu nie będzie tajemnicą. Są na to dwa sposoby. Albo my powstrzymamy tę grupę stalkerów, albo zona uwolni kolejne emisje i zniszczy wszystko w swoim obrębie, a może i poza nim. Na pewno lepiej by było, gdyby to nam się udało, ale musimy działać szybko, żeby mieć jakieś szanse. PDA Kła zawiera współrzędne schowka. Na pewno znajdziemy tam informacje na temat ich planów. Fantastycznie. Jeszcze jestem bez kompletnie niczego. A, dobra, ta broń nie pasuje. Odzyskaj swoje fanty. Okej, okay, czyli idziemy odzyskać swoje fanty. Ale po drodze oczywiście jeszcze tutaj zobaczymy tą misję poboczną. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć te PDA. I może jakiś artefakt. Kto wie, kto wie. Na razie to jestem w czarnym miejscu. Pistolecik. Kurde, tej tyle kasy nazbierałem. I po co mi to było? Znaczy, mam nadzieję, że tą kasę odzyskam, bo to tak, wiecie, tak trochę lipa. Miałem plany wobec tego. No tak jak już wcześniej tutaj wspomniałem, też jak tutaj byliśmy, coś tu się musiało stać.
jakaś, jak oni to mówią, bestia, kurde, zaatakowała ten obóz. Bestia zaatakowała tutaj chłopaków. Dobra, pozbierajmy tą amunicję, bo ta, coś czuję, że ta amunicja mi się przyda. Też to masz chyba lepszy pistolecik. Celność trochę lepsza. Oż, cholera, jasna. Snork. Skupany. Dobra, ale poszedł sobie. Dobra, mamy PDA. Dobra. Teraz pora odzyskać swoje łupy. Dobra, on mnie nie widzi, więc ja sobie po prostu idę, zapiszę sobie. Chyba w porę się stamtąd uwinąłem. Dobra, licznik pokazuje dwóch gości. Nie powinno to być problemem. Problem jest tylko taki, że nie mam żadnych bandaży. A ze mną to wiecie, jak wygląda w kwestii bandaży jakichkolwiek apteczek. Gdzie oni są? Dobra. Oż, cholera. O, już się broń zacięła? Fantastycznie, kurde. Dobrze, okej. Okay. Bawicie się granatami, dobrze. No, to nie będzie takie łatwe, coś czuję. To nie będzie takie łatwe. Ostatni zapis. O, fantastycznie, jeszcze grę mi wywaliło. Dobra, wracamy do gry. Tym razem pójdzie mi o wiele lepiej. Szkoda, że nie mam granatów, bo rzuciłbym im szyszkę i byłoby po problemie. Niestety oni jakoś tak... O, przede wszystkim musiałbym zgasić światło. Spróbujmy może z tej strony. Proszę sobie, na gitarce gra jak gdyby nigdy nic. Nie pierdzielą się w tańcu. Dobra, dostał, jeden dostał, jeden leży. Jeszcze drugi, który ma kurde karabin. Prawdopodobnie, bo pistolet maszynowy idzie do mnie, puszuje na mnie, cholera jasna, to będzie kłopot. O, tu jest. Oż, kurde. Dostał. Fantastycznie. Uff. Dobra, bandaż. O, udało się. Pora odzyskać swoje fanty. Weź wszystko. Pięknie. Niestety nie odzyskałem pieniędzy. O, żeż wy. Naprawdę? Nie no, mam 0 rubli. No, kurde mać. Ty masz pompkę. Nie, tam pompkę. Chociaż w sumie ta pompka byłaby dobra. Dobra, wezmę ją. I ją najwyżej ulepszymy. Przepraszam najmocniej. Ją ulepszymy. Coś mnie, kurde, nas za co już spędzić. Nie wiem, czy to stres związany z tym, że kurde straciłem tyle pieniędzy, czy nie wiem. Dobra, najważniejsze, że fanty odzyskane. Szkoda tylko właśnie, że... Mamonę straciłem, cholera. Ojejku. Właśnie chciałem sprawdzić ten detektor. O, mamy! Mamy coś tutaj. Dobra, ja sobie zapiszę. I spadamy! Spadamy! Brawo, Sebastian. To było kwintesencja twojego gameplaya. Dobra, jeszcze raz.
Cholera. Jak ja mam się uodpornić, kurde? Może... Znaczy, nie ma tutaj żadnych leków. A bardzo bym chciał ten artefakt. Bardzo. Weźcie mi go tutaj. Spróbujemy z drugiej strony. Skoro z tamtej strony parzy. Cholera, tu też parzy. O szkurde mać. Przecież są śruby. O, żyję, dobra. Ohohoho. Co prawda straciłem dwie apteczki, ale mam jakiś artefakt. Zobaczmy, co to. Kotlet. Oj! Cholera, przejechali się po nas. Ale ich lezie. Gaś mi tą latarkę, kurde. Na kogo oni puszują, kurde? Na pewno nie na mnie. Ty, oni do snorków strzelają. Co tu się dzieje? Co jest grane? Do kogo oni? O kurde, ten rozstrzał jest fantastyczny. Dobra, dostał. Szkoda tylko, że muszę marnować taką amunicję. Tu gdzieś jeszcze padł jeden, tylko oczywiście mi go już chyba nie zapisało. O, tu jesteś. O, proszę, miałeś apteczkę, fantastycznie, czyli jedna apteczka do przodu. Proszę, bandaż, fantastycznie. Tej, zgubiłem tego jednego. Dobra. Idziemy zobaczyć, co będą mieć do powiedzenia w kwestii tego świeżaka. Ja chyba sobie ten artefakt zostawię. Organiczny artefakt złożony ze skamieniałych tkanek zmutowanych zwierząt wydziela śluz częściowo neutralizujący wpływ szkodliwych substancji chemicznych na skórę. Promieniowanie plus 1, ale odporność chemiczna 3. Pierwszy artefakt! Woo! Pierwszy znaleziony artefakt. Zobaczmy, może tutaj coś znajdę. Schowam sobie broń. Muszę wyciągnąć detektor. Nie. Tu jest czysto. Dobra. Oddajmy to zadanie, zobaczymy. Może jakaś gotówka, coś? Przydałoby się. Wyrazy szacunku dla uczciwego człowieka. Masz dla mnie stare PDA świeżaka? Jeśli chodzi o świeżaka... Tak, proszę. Wódka Kozak. O kurde, uratowałeś mi tyłek. Przyjmuj to jako nagrodę. Spójrzmy, cholera. Tylko 1500 wygląda to, że nie odebrał zapłaty za ostatnie zamówienie. Ja i świeżak, panie, święć nad jego duszą. Korzystaliśmy z jego PDA do przenoszenia gotówki. Bardzo potrzebuję pieniędzy, ale świeżak nie zdołał zebrać tyle, ile zapowiadał. Wciąż muszę zdobyć dwa patyki. Tyle, że opóźniłem już wszystkie schowki. Gówno chodzi ulicami. Zaraz, zaraz. Nadal szukam kupca na tę apteczkę. Może byś ją odkupił. Chciałem ją spuścić za 3 kawałki. Ale ja nie mam nic, kurde, ty. Kupiłbym od ciebie, ale... Zamieniam się w słuch. Obu... Co? A, nie, ty jesteś zwykłym gościem. Wstałeś? Kurde, technik nadal śpi. Dobrze.
Czyli gdzie teraz nasze kroki idą? O! Odszukaj schowek grupy stalkerów. Tu mam jakiś ciekawy schowek. Skrzynka pod wagonem. No nic, trzeba będzie iść. Rura na wyspisku. Mutant, o kurde. A to tam mamy jakiegoś zaprzyjaźnionego gościa. No dobra, no idziemy. Może jakieś artefakty? Uhuhu, dzisiaj dzień z artefaktami mamy. Dobra, bez zbędnego przeciągania lecimy dalej. Może się pozbędę tutaj tych mutantów. O, tu jest całkiem niezła grupka. Kim wy właściwie jesteście? Co masz? Wolnościowcy. Czy mogę pomóc? Nie możesz. Okej, dobra, to żeśmy sobie pogadali. Chodźmy do tego schowka tutaj. Coś było schowek w rurze, ale... Okej, chyba to będzie ta rura. Czyżby to były tylko zwykłe psy? Chyba tak. Kurde, tam są psy. W ogóle chyba nie wziąłem całego tego schowka, bo się cały czas świeci. Dobra, idziemy. Najważniejsze, że jest apteczka. 6 apteczek, 7 bandaży. Oj, ale anomalia, cholera jasna. Weź mi tutaj te leki przeciwpromienne. Ale tu jest radiacja, weź mi tu, odejdź stąd, chłopie. O, tu ktoś leży. Bandyta! To kij ci w oko. Coś tu się... Nie, tu nie ma nic. Tam są wyładowania elektryczne, więc warto byłoby przy wyładowaniach elektrycznych znaleźć coś. Poszukać czegoś. Coś mamy, uwaga, coś mamy. Tylko że tutaj może być trochę niebezpiecznie, bo tutaj jak pierdyknie prądem, to mnie nie będzie. Dobra, zabieraj i uciekaj. Z tego co widziałem, to jeszcze jeden się pojawił. Kurde, mam omamy. A może wódeczka coś pomoże na to, żeby mnie ta radiacja tak nie kopała. Kurde, mamy drugi artefakt. Fantastycznie i mało życia. Oż, cholera jasna. No, może być ciekawie. Czy ja takie coś mogę uspokoić? Co my tutaj mamy? Blask księżyca. Telepatia plus 3. Ej, wsadzimy to tu. Może się uspokoję. Tylko jeden mogę wsadzić? Dobra, telepatia się trochę uspokoiła, ale radiacja rośnie. Dobra, uspokajam swoją telepatię. O nie! To będą bandyci. To wiecie co? Spróbujemy zrobić taki myk, że im zwyczajnie uciekniemy, dobra? Ominiemy ich. O kurde, ja nie mogę biec? Dobra, biegnij. Biegnij. O lera. Może się to uspokoi w prędzej czy później. Chyba jednak muszę zażyć, nie wiem, może szynkę? Może leki przeciwpromienne? Cholera, to cały czas mnie trzyma. Mam nadzieję, że całej gry tak nie będzie. Ej, najemniku, czego tu szukasz? Zjeżdżaj stąd, zaraz zlezą się tu mutanty. Czekaj, bo w chwili obecnej jestem w niezłej fazie. Aha, ja mam tylko miejsce na jeden artefakt. Ale suchar. Będę musiał chyba tutaj zostać na dłużej, bo potrzebuję sporo pieniędzy. Ile jest wart? 4000? 6000?
O! Uspokoiło się, dobra. Zrzucamy to. Chodźmy pogadać z chłopakami, którzy mi tutaj mówili, że... Jest! Powinno! Proszę, proszę. Gdzie twój sprzęt, chłopcze? Niebezpiecznie tu. Nie zajdziesz daleko bez dobrego kombinezonu i porządnej broni. Potwory się nam ostatnio naprzykrzają, więc każda pomoc w walce z zoną będzie mile widziana. Jeśli chcesz trochę zarobić, wpadnij do bazy i znajdź generała. Jeden z naszych oddziałów właśnie tam rusza. Oszczędź sobie zachodu i dołącz do nich. Czas to pieniądz, więc mów. Dobra, lecimy z tym oddziałem, tak? Macie jakiś tutaj, jakąś skrzynkę? Bo ja bym sobie chętnie zajrzał, co macie? Uuu, dawaj amunicję. Idziemy? Co nowego, Stalkerze? Oż cholera jasna, się pchacie. Co mogę dla ciebie zrobić, Stalkerze? Pójdziemy tutaj z ekipą. Może mi trochę pomogą. Ja sobie wyciągnę broń. Tylko może tym razem tą pompkę. Sprawdzimy tą pompkę. Trzeba zapisać, bo chyba by... Co to za dźwięk? Tam jest. Gdzie? Wow! What? Co tu się odwaliło, kurde? Zabrało go w siną dal. Ty, nie wiadomo gdzie on leży, nie ma go tu. Uś. O cholera, dobra, idziemy dalej? No było gorąco. Oby już takich rzeczy tutaj nie było. Ognia. Co? Gdzie? Nie widzę. Krzyczysz ognia, a ja nic nie widzę. Znaczy, ja wiem, że pijawka jest ogólnie niewidzialna, bo używa kamuflażu. Co czyni ją bardzo niebezpieczną. W poprzednim odcinku się zresztą przekonałem. Gdzie wy kurde idziecie? Dobra, z tego co widzę, to tutaj mamy iść do pomóc przywódcom frakcji Powinność. Generał Kryłow. Ale ja chciałbym się jeszcze tutaj cofnąć. Bo tutaj są chyba wolni stalkerzy. No ale ze snorkami to nie będzie problem. Ural, poszedł! Czyli tutaj posterunek poległ. Utrzymywać pozycję. Ups. W ten sposób można szybciej skrzynki rozwalić. Ale przy okazji całą skrzynkę. Co, spokój? Dobra, no to co? Ja się tutaj z wami rozstaję. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. A my idziemy dalej. Idziemy właśnie tutaj do tego schowka. Bo jestem ciekaw, czy coś tutaj znajdę ciekawego. Mógłbym w sumie sprzedać ten jeden artefakt. Zobaczmy, czy będzie tam jakiś handlarz. Znaczy, handlarz pewnie będzie w bazie Powinności. To jest pewne. Dobra, tu chyba będzie schowek, tak? Uuu, o i dwa granaty do granatnika, tylko że ja tego nie używam kompletnie. Chociaż może kto wie, kiedyś jak będę mieć granatnik, nie, wezmę sobie ten karabin. Pójdzie na handel. Siemanko, co tam?
Artyom Pazur. Co tu się dzieje? Jeszcze tego nie ogarnąłem. Przyszedłem tu niedawno w nadziei na zarobek. Nie obchodzi mnie, co robię, dopóki dostaję za to kasę. Kto tu jest szefem? To Orest. Szukaj go na ostatnim piętrze środkowego budynku. Nasz handlarz i technik też tam są. Tak jak powinno być. Czyli tutaj też jest technik. Dobrze. Najpierw pójdziemy na mały handel. Sprzedać im te artefakty. No chyba sprzedam te wszystkie artefakty. Dobra, zobaczymy, ile dostanę przede wszystkim za te artefakty. Potem dopiero się zastanowię, co z tym zrobimy. Tutaj jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, był jeszcze jeden właśnie gdzieś tutaj pod wagonem. A, dokładnie gdzieś tutaj schowek pod wagonem, dokładnie jest skrzynka. Oczywiście nie z tej strony, muszę z drugiej. Leki przeciwpromienne bardzo mi się przydadzą. Kurde, może zostanę tu trochę na dłużej, bo wiecie, przydałaby się kasa. Ty mówisz coś o środkowym budynku. Dobra, widzę, że tutaj podświetlają mi na minimapie ich. Jaka muzyczka. Dobra, muszę tylko rozkminić, jak tam wejść. O, tam mamy wyładowania. Uhuhu. Dobra, to jest chyba to miejsce. A z ciekawości zobaczę, czy coś tutaj. O, mamy coś tutaj. Dobra, uciekam stąd. Pożerę jak cholera. Uch. No, chyba będę musiał poczekać. Telepatia plus 3. Ten wyjątkowy artefakt elektrostatyczny rezonuje pod wpływem fal psionicznych. Stalkerzy nauczyli się dostrajać go tak, by rezonował w odwrotnej fazie, pochłaniając emisje psioniczne. Aha, czyli... Więc moja broń właśnie. Coś mi coś nie pasowało, że kurde... Dobra, uspokaja się to, ale też radiacja rośnie. No to wódeczka wjeżdża. Opuszczam broń. No nie, no muszę poczekać, dajcie mi chwilę. Dobra, już się trochę uspokoiło, uff. Dobra, kim ty jesteś? Technik, fantastycznie. Niestety mam brak pieniędzy, czyli najpierw musimy znaleźć jakiegoś handlarza. Handel. Dobra, wrzucamy tobie to na handel. To na handel. I to. 4000. Okej. Okej, nie wygląda to źle. Tutaj chłopaki mają jakąś pozycję bojową. Technik. Przede wszystkim muszę sobie pancerz naprawić. Tą pompkę, tą broń na pewno też. Wszystko. Chociaż nie. Dobra. To chciałem sprzedać, a to chciałem ulepszyć. Czyli dobra, pompkę zaraz tutaj. Muszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Szybkostrzelność plus 20, fantastycznie. Celność, fantastycznie. Odpadliśmy ich. Waga, oczywiście, również. Niezawodność. Celność. Dobra, ulepszamy to. Tak. Wielkość magazynka. Niezawodność. No, ostro poszalałem. 887 rubli. Kurde, mać. Tego kotleta w sumie mógłbym też mu sprzedać, bo czy ja, kurde, mam jakieś tam problemy z chemicznym. Nie, dobra, zostawimy to sobie. Ale też miałem mu sprzedać te dwie bronie, dobra. Nie dwie bronie, tylko... Nie, dwie bronie i właśnie ten granatnik.
106 rubli. Ja pierdzielę, złodziejstwo normalnie. Istne złodziejstwo. W porządku, moi drodzy. Ja się tutaj z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. W sekcji komentarzy również zostawiam wam jaki przycisk. Subskrybuj, aby być na bieżąco z daną serią i zobaczyć inne moje serie. Serdecznie do nich zapraszam. I ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.